Dzień dobry paniom. Ja się nazywam Ewa Filipecka, jestem wolontariuszką Fundacji Piękniejsze Życie i dzisiaj mam tą przyjemność i ten zaszczyt poprowadzić z wami warsztaty makijażowe. Dzisiaj jedynym moim celem będzie namalować wam uśmiech. I podobnie, o, tak jest. I sprawdź sobie później, jak już rozprowadzisz to, zobacz, czy to jest symetrycznie, czy jedna powieka tak samo, jak i druga, bo mam wrażenie, że ta jest mocniejsza. Ta jest mocniejsza, tak. Już jest lepiej. Z tym, że tu jest bardziej... poziomo tutaj idzie. Tak jest. Skos. Jedna z wizażystek zadzwoniła do mnie. Powiedziała, że współpracuje z fundacją w Warszawie i że Fundacja Piękniejsze Życie rozszerza swoje działania i chętnie otworzyliby oddział w Kielcach, jeżeli ja bym zechciała tam, powiedzmy, włączyć się w wolontariat. Przewodnie hasło. Namaluj sobie uśmiech. To jest tak naprawdę, idziemy z tym przesłaniem do szpitala. Mimo wszystko malujemy uśmiech i okazuje się, że jesteśmy świadkami tej magii, prawdziwej magii makijażu, która polega na tym, że jak kobieta czuje, że ładnie wygląda, to naprawdę zaczyna ładnie wyglądać. Z tą drugą twarzą to nie do końca też tak jest, że, bo czasami rzeczywiście makijaż jest sztuką maskowania, udawania, czy też takim narzędziem, które pomaga trochę poudawać i zagrać inną rolę, ale myślę, że równie często makijaż jest... tym, co powoduje, że my możemy pokazać, jakie naprawdę jesteśmy. Tak jest. Widzisz, że prościej, jak się przytrzymuje trochę palcem powiekę. I klientka się czuje bezpieczniej i ty masz te ruchy takie, wiesz, pod dozorem opanowane. Bardzo ładnie już panu kształt oczu, zagęszczoną linię rzęs i teraz w kolejności przystępujemy do... Metod aplikacji jest kilka, ale ja wam pokażę taką, którą najczęściej stosuję. Wyduszam odrobinę, dosłownie takie dwie kropelki, jedną czy dwie kropelki preparatu na powierzchnię dłoni i następnie korzystam z palca serdecznego, bo ja jestem praworęczna, więc ja prawej ręki i sobie pobieram krem i następnie układam go tutaj, jedną kroplę w zewnętrznym kąciku jednego oka, a drugą w zewnętrznym kąciku drugiego oka. I w tym momencie, jak już mam nasadzony preparat kosmetyczny, to leciutko tym palcem właśnie cały czas serdecznym przechodzę sobie albo takim ruchem opukującym, albo leciutko tylko takim rozcierającym, żebyście nie ciągnęły tu na skórka. Przechodzę sobie do rozciągania tego specyfiku wzdłuż dolnej powieki. Taka sytuacja, która całkowicie utwierdziła mnie w przekonaniu o tym, że te działania w obszarze Fundacji Piękniejsze Życie mają znaczenie i to duże. To było tak naprawdę pierwsze spotkanie, które poprowadziłam, bo pamiętam, że szłam na to spotkanie do szpitala na onkologię pełna obaw. Bałam się tak naprawdę swoich reakcji. Bałam się, ponieważ uważam, że jestem typem wrażliwca,
że zdarza mi się mieć oczy na mokrym miejscu i po prostu bałam się, że się wzruszę, bałam się, że zamiast dawać im wiarę w to, że wszystko będzie okej i pokazać, że naprawdę życie jest fajne, piękne, ciekawe i że warto jak najszybciej wyzdrowieć, to że ja się będę rozklejać. Bałam się tego, bo nie z tym chciałam iść do szpitala. Chciałam właśnie zanieść uśmiech, chciałam zanieść zadowolenie i taki optymizm. I pamiętam, że pierwsze spotkanie, jakie odbyłyśmy, tą sesję taką właśnie makijażową, ona była tą przełomową dla mnie. Bo kobiety wchodziły na spotkanie w szlafrokach i były bardzo smutne i były przygnębione i nie miały włosów, nie miały łuków brwiowych, pozbawione rzęs bardzo często, więc nieraz naprawdę w bardzo takim zaawansowanym tym procesie chorobowym. I potem jak wychodziły po tym spotkaniu makijażowym, to byłyśmy świadkami tego, jak przez tą godzinę zapomniały o chorobie, jak się uśmiechały, jak wzajemnie się komplementowały, jak sobie tam radziły wzajemnie a propos kolorów na powiekach, czy to było niesamowite. To był taki najbardziej dla mnie przełomowy moment, który spowodował, że ja już w tej chwili te wiele lat cały czas tam idę raz w miesiącu i chcę to robić i mam takie poczucie, że robię dobrą robotę. No mam raka piersi. Że mam złośliwy nowotwór piersi. I teraz mam naświetlania. 12 razy byłam operowana. Ja mam taki komfort umierania. No. To jest bardzo ważne. Także usta też będą delikatne na razie, takie bardzo... Troszeczkę może cieplejszą poświatę będą miały. W tej chwili ja jestem trenerem, czyli uczę. To, co jest dla mnie najtrudniejsze, to nie jest tym samym, czym było wtedy, gdy ja byłam wizażystką, tak? Według mnie najtrudniejsze w zawodzie wizażysty jest to, że można mieć naprawdę bardzo dobry warsztat, świetną, ekspercką wiedzę i nie mieć takiej możliwości rozeznania tego, co będzie chciała klientka, na co ona czeka. Ta praca ma bardzo takie głęboką warstwę psychologiczną, powiedziałabym. Czyli jest tak, że ja mówię, tutaj w tym zawodzie trzeba kochać ludzi. Trzeba mieć szacunek do tego, że każdy człowiek jest inny. Trzeba mieć na pewno i rozwijać w sobie umiejętności empatyczne, takiego wczuwania się w drugiego człowieka i umiejętności takiego rozeznania, co mówi nawet wtedy, gdy nie werbalizuje tych potrzeb. Dobranie dokładnych, odpowiednich produktów powoduje to, że nawet sam podkład i cokolwiek zrobienie już twarz inaczej wygląda. To nie jest tak, że każda z nas się maluje, tylko że nie zna tych różnych tajemnic makijażu. Pani Ewa bardzo to tak profesjonalnie pokazała, jak możemy zrobić po prostu dobry makijaż i być zupełnie innym człowiekiem. Uważam, że jest to coś pięknego. Tak, i daje poczucie właśnie tego, że człowiek jest taki pewniejszy, silniejszy. Ale mi się załapała przed spaleniem ludzi. Już się do krematorium wybiera. Mawę mi odjęła. Co
będziemy paliły. Ciebie. Nie ma takiej opcji, to chyba kierunek jest na życie, to, pani Stanisława, po to się pani maluje, żeby się... A to nie będzie widać, jak mnie też trzeba, będzie wyglądać. Dziewczyny, żyjemy, dopóki żyjemy, nie? Z tego też do ostatniego dnia. Nigdy w życiu na przykład w taki sposób się nie malowałam, tak jak pani Ewa zasugerowała, czy zaproponowała, bo zawsze dobieram do siebie ciemne kolory, takie w typu czarny popiel, a tu na przykład rozświetliła moją twarz, że nie jest taka smutna, jest rozweselająca. Odpowiednim właśnie podkładem i kolorem cieni. Pamiętajcie, że każdy program pielęgnacyjny powinien być dobrany indywidualnie, prawda? Każda z nas jest inna i każda z nas ma inne wymagania, ma nasza cera. Bywają cery naczyniowe, gdzie na przykład peelingi tylko wchodzą w grę, jakieś bardzo delikatne, lub takie enzymatyczne, które tylko rozpuszczają, nie ma tego tarcia, tych ziarenek takich grubych, prawda? Ale jeżeli skóra jest niezbyt wrażliwa, tylko taka powiedzmy w grupie tych tak zwanych normalnych cer, no to spokojnie raz w tygodniu można zrobić peeling, bo to pomaga w usunięciu tego martwego naskórka, pomaga w lepszym oczyszczeniu skóry i dzięki temu mamy bardziej promienną skórę. Makijaż, dbanie o siebie, troska o wygląd zewnętrzny w jakimś stopniu jest próżnością. Wcale nie będę temu przeczyć. Tylko teraz zastanówmy się, czy ta próżność jest naprawdę taka fe, be i paskudna. Czy gdyby nie to, że właśnie dbamy o tą zewnętrzność, o estetykę wyglądu. Gdyby nie to właśnie, że kobiety robią makijaż, że się stroją, upiększają, że dzięki temu bardzo często mają, polepsza im się samopoczucie, czy to nie poprawia jakości naszego życia, wzajemnego funkcjonowania? Jeśli tak jest, no to niech ta próżność w sobie będzie. Zmień sobie patyczek. Okej, okay, i jeszcze mam jedną uwagę. Zanim damy pani Anecie lusterko, to jeszcze tutaj, wiesz co, widzę jakiś brokat się zaplątał. Tylko pod pewnym kątem go widać. O, chyba udało ci go zdjąć. Super. Dobrze. To co? Podamy pani lusterko. Cieszę się bardzo, że udało mi się z wami dzisiaj spotkać. Czuję się zaszczycona, że mogłam wam cokolwiek podpowiedzieć. Mam nadzieję, że coś miłego i dobrego dla siebie weźmiecie do domu z tych moich instrukcji związanych z techniką makijażu. Ja zapamiętam do końca życia. Zmieniam diametralnie malowanie się. Lusterko, proszę zobaczyć. Nie wiem, czy to po dobrej stronie. No jest efekt. Jest efekt.